Witają Państwa Włodzimierz Lubański i Dariusz Szpakowski. Przed rokiem, gdy graliśmy na tym stadionie z Wybrzeżem Kości Słoniowej, był komplet i koszulki z orłem. Dziś orzeł zniknął z koszulek, a publiczność ze stadionu. Zaś dobry nastrój prysł po słabym występie z Włochami. Murawa położona w piątek w bardzo złym stanie, ale grać trzeba o co? Przede wszystkim o poprawę nastrojów, o przyciągnięcie widzów na stadion. Skład mocno zmieniony, ale to przedostatni sprawdzian biało-czerwonych przed Euro 2012. Obie reprezentacje pod wodzą sędziów z Estonii wchodzą właśnie na murawę. Gdy polska reprezentacja rozgrywała mecze poza naszym krajem, zastanawialiśmy się, czy to ma sens. Dziś można się zastanowić, czy było sensowne rozgrywanie tego spotkania właśnie na tym stadionie, gdzie jest garstka publiczności, która gdzieś niknie na tym 40-tysięczniku. Ale jak mówiłem, przyczyn takiego stanu, że publiczności nie ma, jest wiele, a te dwie najważniejsze wymieniłem. Oto hymny obu państw. Młodzież towarzysząca piłkarskiej reprezentacji z orłem na koszulce, jak Franciszek Smuda również na swojej kurtce. Gramy z orłem w sercu, mówią nasi reprezentanci. Polak-Węgier, dwa bratanki, rzeczywiście, ale trzeba przede wszystkim powiedzieć, że Polacy uczyli się od Węgrów gry w reprezentacyjnym futbolu. 90 lat temu przegraliśmy 0-1, później przez długie lata Węgrzy, będąc światową potęgą, no, dawali nam kolejne lekcje. Od 1948 do 1970 roku przegraliśmy aż 11 meczów. Dopiero w 1972, w pamiętnym, Włodek, finale dla Ciebie, wygraliśmy 2-1. Składy obu drużyn, oto reprezentacja Węgier. W bramce nie Kiraj, a młody Bogdan, któremu daje szansę trener Egervári Adali. Z numerem drugim po prawej stronie w obronie Worgo, z numerem trzecim Wącak, z czwórką Juchas, szóstą Loczko, z numerem 11 w pomocy Koman, z ósemką Tużer, z dziewiątką Szandor, z siódemką Dżudżak i w ataku z konieczności, w takiej próbie dzisiaj, eksperymencie, potencjalny pomocnik, kapitan Gero z dziesiątką i Preszkin, który jest urodzony w Czechach, a od 15 roku życia przebywa i ma obywatelstwo węgierskie. Tak ustawieni są Węgrzy, a reprezentacja Polski, w której pozostali z tego meczu z Włochami tylko dwaj zawodnicy, to trójka sędziów z Estonii. Hannes Kaasik jest głównym arbitrem. Przywitanie kapitanów Gero, a także Błaszczykowskiego. Tradycyjna wymiana proporczyków. Z Węgrami mierzymy się dzisiaj po raz 33. 20 razy przegraliśmy, 8 razy wygraliśmy, 4-krotnie zremisowaliśmy. Skład reprezentacji Polski w bramce
Łukasz Fabiański z numerem 12, a dalej od prawej strony w obronie z numerem 3 Wojtkowiak, z 27 Wasilewski, z 13 Głowacki, z 4 Komorowski, w drugiej linii z 16 Błaszczykowski, z 6 Matuszczyk, z 5 Dudka i z 18 Adrian Mierzejewski, przed nimi Rybus i z 23 Rybus 8 Paweł Brożek, który dziś zastępuje Lewandowskiego. Włodek, sporo zmian, w zasadzie podstawowe pytanie. Zamiast zgrywać, Smuda sięgnął, trudno powiedzieć, że po rezerwowych, oto trener Węgrów Egerwari, 63. trener w historii ekipy węgierskiej. To jest kolejny sprawdzian dla tych zawodników, którzy nie mieli jeszcze do tej pory odpowiedniej ilości meczy. I to jest dobra próba dla nich w dniu dzisiejszym. Muszą pokazać, czy są przydatni do tej reprezentacji, którą wybiera Franciszek Smuda. Szczególny sprawdzian dla tych, którzy są w drugiej linii. Minuta ciszy, którą uczczą śmierć węgierskiej gwiazdy, Berta, wielkiej gwiazdy sprzed lat. Obie reprezentacje. No i rozpoczynamy spotkanie ważne dla obu ekip, bo Węgrzy, o czym mówił trener Sándor Egerwári, to jest dla nich ostatni mecz w tym roku. Przez najbliższy rok nie będą grali nic, dlatego będą grali towarzysko, dlatego chcą ładnie zakończyć ten rok. Mają dobrą pasę, o czym będzie okazja powiedzieć. No a Polacy będą walczyli o to, żeby odzyskać ten dobry nastrój, który mieliśmy po spotkaniach z Niemcami, choćby z Koreą, a który został mocno nadwątlony tym spotkaniem z Włochami, o czym wspominałem, ale przede wszystkim o to, żeby przekonać do siebie Franciszka Smudę. Jest tutaj kilku graczy z tej podstawowej jedenastki, ale też kilku, którzy walczą o to i konkurują z sobą, jak choćby gracze drugiej linii. Na pewno. Tutaj mamy na przykład pozycję Brożka. Musi udowodnić w tej chwili, że w tym meczu jest w stanie zastąpić Lewandowskiego. Jeszcze są inne pozycje zawodników polskich, na których muszą potwierdzić swoją przydatność dla tego zespołu. Adrian Mierzejewski mówił, troszkę mi przestał ufać Franciszek Smuda, a on z kolei, mowa o selekcjonerze, o Adrianie Mierzejewskim mówi, troszkę zatracił swoją agresywność, chciałbym, żeby był taki, jak był w Polonii, ta wyprawa do Turcji, nie za bardzo go, że tak powiem, uskrzydliła, stracił wiele swoich walorów. Myślę, że Adrian Mierzejewski będzie chciał dzisiaj przekonać selekcjonera. Odrzutu z autu Polacy, podanie do Brożka, wysokość pola karnego, obok niego już jest Juchas, kolega klubowy z Anderlechtu Wasilewskiego. Polacy szybko. Dudka, który dzisiaj dołącza do, Włodek, twoich kolegów klubu, wybitnego reprezentanta, jest 26. wybitnym reprezentantem. Trzeba mieć 60 spotkań, z wyjątkiem Gerarda Cieślika, którego za zasługi zaproszono do klubu wybitnego reprezentanta. Wszyscy mają ponad te 60 czy 60 występów. Głowacki. Ciągle wątpliwości, jeśli chodzi o grę stoperów. Dzisiaj próbuje jako 10. stopera, zresztą po raz drugi w narodowej reprezentacji na tej pozycji. Mowa o Wasilewskim, Franciszek Smuda. Wasilewski do Matuszczyka, ten do Głowackiego. To już Dudka. Też mówi, nie chce być gorszy od Polańskiego. No to dzisiaj jest okazja, by przekonać selekcjonera, żeby wychodzić w podstawowej jedenastce. Tych sprawdzianów będzie niewiele, w zasadzie jeden. W lutym przyszłego roku na otwarcie Stadionu Narodowego, a później już mecze towarzyskie, sparingowe podczas majowego zgrupowania przygotowującego Polaków do występów w finałach Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Kubo Błaszczykowski dzisiaj nieco swobody, zszedł z tego prawego skrzydła do środka. Prawą stroną zamyka to Wojtkowiak, do niego podanie. Wojtkowiak w pole karne, dobre dogranie, jest okazja. Brożek, poprawka jeszcze z daleka, ale niestety nie udało się Błaszczykowskiemu uderzyć w światło bramki. Przyjęcie piłki przez Brożka niestety nie takie, jakby sobie życzył. Tutaj dośrodkowanie. Brożkowi uciekła ta piłka. A w zasadzie lepiej tak. Lepiej mógł dograć. W Wąca. Dośrodkowanie Wojtkowiaka. Złe przyjęcie piłki przez Brożka. I niestety po akcji. Ale zaczęliśmy z animuszem. To warto. Zobaczymy, czy starczy sił, tempa. Kiedy przyszliśmy na stadion, weszliśmy z Włodzimierzem Lubańskim na murawę, powiem, że prezentuje się
najdelikatniej mówiąc, no bardzo, bardzo źle. W piątek położona siódma nawierzchnia na tym stadionie i myślę, że nie ostatnia, bo na pewno taki UEFA nie dopuści do gry podczas finałów Euro 2012. Bardzo dużo nierówności, trudno jest podać dokładnie piłkę i na pewno będziemy świadkami tego, że nieraz zawodnikom będzie podskakiwała ta piłka w momencie przyjęcia czy podania. Wasilewski tak przez moment trójką w obronie, bo Wojtkowiak często dubluje pozycję prawego pomocnika. Brożek walczący o odzyskanie piłki z Szandorem. Udało się Polacy, tym razem lewą stroną. Dobre wejście Komorowskiego, który gra po raz drugi u Franciszka Smudy. Rybus, Łaszczykowski, który ma być dzisiaj siłą napędową. Pytałem Kubę o to nieudane spotkanie z Włochami, a teraz okazja Mierzejewski. Aj, niewiele brakowało, szkoda. Bardzo ładna akcja zespołu polskiego. Szybka wymiana piłek pomiędzy zawodnikami i doprowadzenie z sytuacji strzeleckiej. Tutaj jeszcze raz ta sytuacja, piękne dogranie do Mierzejewskiego. Szesnastka, uderzenie piłki niestety nie cela. No, troszkę przystali stoperzy drużyny Węgier. Dał tutaj szansę przede wszystkim młodemu Bogdanowi. Chyba pojawi się Kiraj, bo dziś, gdy wystąpi, zostanie absolutnie samotnym rekordzistą, wyprzedzając Grocisa, legendę no, tego Dream Teamu węgierskiego, który gromił rywali z wyjątkiem tego finału z Niemcami w 1954 roku. A oglądany przez Państwa Sándor Egervári, jak wspomniałem, 63. trener w historii reprezentacji Węgier, no ma naprawdę dobrą passę. Zaczął wprawdzie od przegranych, ale już w eliminacjach Euro 2012 sprawili choćby niespodziankę w postaci zwycięstwa ze Szwedami, absolutnie wyrównanego pojedynku i przegranego 3-5 z Holendrami, remis z Finlandią. No naprawdę niewiele przegrywali w tych ostatnich 10 meczach, bo tylko dwukrotnie z Holendrami. To najlepiej świadczy o sile węgierskiego odbudowującego się futbolu. Dobre wejście teraz Worgo. Ponownie Worgo. Rozegranie do Sándora, który zastępuje Hajnala. Dobrze zasekurował tutaj Dudka w tym momencie, bo Komorowski zszedł do środka pola. Widzimy, jak motywuje Franciszek Smuda drużynę, gdy patrzyliśmy, jak schodzili z rozgrzewki, jak byli zmotywowani, jak skupieni do gry w spotkaniu. No ale tak trzeba, jeśli chce się odzyskać zaufanie kibiców, poprawić nastrój. Łukasz Fabiański. Piąty mecz u Franciszka Smudy grał on, a także Wasilewski, Dudka, Brożek i Wawrzynia, który jest rezerwowy w ostatnim przegranym spotkaniu w Łodzi z Węgrami 0-1. Głowacki, Dudka, Komorowski. Grywał na lewej stronie, ale przecież od długiego czasu partneruje Michałowi Żewłakowowi. Sam mówi, wiele się od niego uczę. I jest taka koncepcja, żeby w drugiej połowie sprawdzić Komorowskiego właśnie grającego na stoperze. Tymczasem próbują Węgrzy. Dokładnie czynił to Preszkin. Nie udało się Polacy. Mierzejewski, szybka wymiana piłek między polskimi zawodnikami. Brożek do Mierzejewskiego, troszkę niedokładnie. Poprawia Rybus. Duża wymienność pozycji, sporo ruchu w polskiej ekipie. Przede wszystkim Rybus, Mierzejewski, to jest ta pozycja, która będzie na pewno w tym meczu bardzo często wymieniana. Sándor do kapitana Gero. Rozrzucenie na lewą stronę do Dżudżaka. 15 milionów euro. Właściciel Andrzej Machaczkała wyłożył za no, najlepszego strzelca PSV Eindhoven, który w trzech sezonach zdobył 47 bram. Od rzutu wolnego Polacy. Paulował Tużer. Dobrze ci znany Włodek z Gentu. Tużer grający w tej chwili w lidze belgijskiej w Genku. No, Węgrzy mówią o nim taki węgierski Frank Lampard. Zaczynał swoją przygodę za granicami, poza Węgrami w Galatasaray. Wasilewski po raz drugi partneruje Głowackiemu. Ale dziś od pierwszej minuty przejęcie przez kapitana Gero. Praktycznie rzecz biorąc, z jednym napastnikiem Preszkinem Węgrzy w tym spotkaniu. I teraz okazja do kontry. Ruszają Polacy. Dobre przejęcie piłki przez Komorowskiego. On rozpoczął tę akcję. Dwaj klubowi partnerzy z Legii. Rybus i Komorowski. I zaczną Polacy od rzutu z aut. Udany początek. Oby tak dalej. Uważnie. Z małą ilością strat. Ale podobnie w pierwszych 20 minutach, 30 było z czterokrotnymi mistrzami świata w piątkowym meczu we Wrocławiu. Na razie w tej chwili Węgrzy koncentrują się na tym, żeby dobrze przygotować defensywę. Bardzo szybko wracają na swoją połowę boiska i nie dają naszym zawodnikom miejsca do tego, aby rozwinąć akcję.
Gero, ładny przerzut. Sygnalizowali nasi tutaj zagranie ręką. Był tam Dziudzak. To już Loczko. Na co dzień gracz Sampdorii. Tużer. Obok przeszkadzający kapitan Kuba Błaszczykowski. Szandor. Dobre przejęcie przez Polaków. Adrian Mierzejewski. Przerwana akcja przez Węgrów. I zaczniemy od rzutu z aut. 17 raz gramy z Węgrami przed własną publicznością. Bilans nie jest niestety dla nas dobry, bo odnieśliśmy tylko 5 zwycięstw. 3 mecze zremisowaliśmy i doznaliśmy aż 8 porażek. Faulowany nasz zawodnik. Rzut wolny. Matuszczyk. Wasilewski przesuwa się w okolice pola karnego. Widać, że będzie dośrodkowanie bezpośrednio w okolice pola bramkowego. Egerbari, świetna seria. Adrian Mierzejewski, Wasilewski. Ach, szkoda, że nie trafił dokładnie w tę piłkę. Wyćwiczona sytuacja. Widać było, że Wasilewski przesuwał się w pole karne i bardzo dobrze dograna piłka, tylko spuścił się troszeczkę z wykończeniem tej akcji. O tutaj, źle uderzył tą piłkę w ostatnim momencie. Wreszcie wyćwiczony wariant, na który tak długo czekamy, na te stałe fragmenty, które przecież za czasów Jerzego Engela były siłą biało-czerwonych. Wasilewski zdołał wrócić, to już Łowacki. Komorowski, pokazuje się Rybus. Dobre wejście grającego po prawej stronie Worgo, odzyskał piłkę. Swego czasu najlepszy debiutant w lidze przed 2 laty węgierskie gra w Debreczynie i Polacy. Komorowski z Dudką, Matuszczyk, czeka Kuba Błaszczykowski, rusza Wojtkowiak, Błaszczykowski. Proszę, jak poskoczyła piłkę na tej nierównej murawie. Gra troszkę porwała tę garstkę publiczności do tego, żeby zagrzewać Polaków do boju. Brożek, ładne zagranie, wchodził tam Rybus, była szansa, ale dobrze doświadczony Juchas, który troszkę niezadowolony z tego, że został w Belgii, chciał do Glasgow Rangers. Teraz dobre dogranie do Broszka, ale troszeczkę szybszy od Broszka był młody Bogdan. Świetne warunki fizyczne bramkarza drugiego Węgier. Dudka próbował przelobować obrońców na wchodzącego w pole karne Broszka. Niestety nie udała się ta akcja, ale warta powtórzenia, bo to jest bardzo dobry moment, kiedy zawodnicy defensywni stoją w linii. No jest kilku graczy, którzy mają kłopot z grą w swoim klubie. Franciszek Smuda mówi do Broszka, poszukaj może szansy na wypożyczenie, jeśli chcesz grać w finałach Euro 2012. Ale dziś myślę, że Paweł Brożek, który może nie jest w takiej optymalnej formie, musi udowodnić selekcjonerowi swoje zaangażowanie w grę i wykorzystać swoje strzeleckie umiejętności. Trudno, żeby był w dobrej formie, jak nie gra w swoim klubie regularnie. I tutaj to jest szansa dla niego, żeby w tym meczu, gdzie mam nadzieję będzie grał dłużej niż 45 minut, pokazać trenerowi, ja jestem gotowy, ja chcę walczyć o swoje miejsce w drużynie reprezentacyjnej. Już zmiana, na lewą stronę zawędrował Błaszczykowski. Na prawą przesunął się oczywiście Rybus. Ta wymienność, ta rotacja ma być tutaj też siłą, jeśli chodzi o grę polskiej reprezentacji. Matuszczyk, dokładnie Rybus, Wojtkowiak. Można by było zestawić zupełnie inaczej, na przykład Wasilewskiego na prawo, Wojtkowiaka dać do środka, bo tak grywał, albo Komorowskiego do środka, a Wojtkowiaka na lewą, bo też tak grywał. To są takie możliwości przy tym ustawieniu zespołu, jak dzisiaj widzimy, bo ci zawodnicy grali na tych pozycjach. Zarówno Wojtkowiak, jak Wasilewski grali na prawej obronie i jako prawy obrońca środkowy. Także tutaj jest rotacja możliwa. Na niewiele pozwalamy Węglom i dobrze, którzy wygrali z Liechtensteinem swoje ostatnie spotkanie przed własną publicznością na stadionie, który zostanie rozebrany, bo będzie budowany nowy, 5-0. Jedną z 5 bramek strzeliła Gwiazda, która atakuje teraz lewą stroną Dudzak, ale nie doszedł do tej piłki. Będzie za to rzut rożny dla Węgrów. Oto Dudzak na Państwa ekranach. No, wybrał pieniądze, niektórzy mówią, miał oferty ze świetnych klubów z Europy i to jest z najwyższej półki, ale gra w Wandzi Machaczkała. Podobnie jak Eto. Pierwsza okazja Węgrów. Trzeba uważać na Wącaka, na Juchasa. Dobrze tutaj asekurował. Ciągnięty za koszulkę i faulowany Adrian Mierzejewski.
Mówię uważać na Wącaka czy Juhasa, bo Wącak, mimo że jest środkowym obrońcą, gra na co dzień w lidze szwajcarskiej we FC Sion. No i proszę posłuchać. W 14 meczach 6 goli, a lider szwedzkiej ligi, szwajcarskiej ligi, Frej ma bramek 11, a przecież Wącak jest obrońcą. Przy stałych fragmentach gry obaj, to znaczy środkowi obrońcy, są bardzo niebezpieczni. Wysocy zawodnicy z dobrym wyskokiem, tak trzeba na nich uważać. Rybus potknął się na tej nierównej murawie. Mówiliśmy o tym, że to boisko będzie sprawiało kłopoty piłkarzom. Ale wywalczył już troszkę. Tak, ale jak będzie powtórka tej sytuacji, to widać tak, wyraźnie. Tak, widać wyraźnie, że się potknął w momencie, kiedy chciał po prostu się przygotowywać, przygotowywał się do driblingu. O, tutaj to jest ten moment. Raz, dwa i tutaj, ten moment, który zadecydował o tym, że nie mógł dokładnie dograć piłkę. Rzut rożny. Zobaczymy, jak tym razem pójdzie Polakom. Troszkę niezbyt dokładnie, jeśli chodzi o partnerów i zasięg ramion mierzącego 193 cm Bogdana. Piłka wychwycona przez bramkarza węgierskiego, ale już w posiadaniu Polaków. Matuszczyk. Wasilewski. Atakowany przez Reszkina. To był Wojtkowiak, przepraszam. Teraz Wasilewski. Dudka. Dwaj przyjaciele, nie tylko z boiska. Zabiegali zresztą, kiedy słynny Wasyl zaczął już grać w Anderlechcie, żeby jednak Franciszek Smuda, który mówi, Wasyl ma wady, ma zalety, ale ma wady, jest słaby technicznie i jest agresywny, ale nigdy nie został w występach reprezentacyjnych czerwonej kartki, co warto podkreślić, a 43 mecze na koncie. Natomiast na pewno nie brakuje mu zaangażowania, waleczności. Jest przykładem waleczności i zaangażowania w każdym meczu i z tego powodu jego obecność na boisku jest bardzo pożyteczna. Chyba Błaszczykowski, atakowany przez Komana. Brożek z pierwszej piłki, Rybusz, będzie okazja, Błaszczykowski, znowu uciekła piłka, ale to wynika z faktu tej strasznie nierównej murawy. Błaszczykowski domaga się rzutu rożnego, sędzia jednak nie chce zgodzić się na to. Zobaczmy tą sytuację jeszcze raz. Błaszczykowski bardzo dobrze wychodzi na pozycję, źle przyjął piłkę i niestety... No tak, ale bramkarz nie widział tego sędzia, bramkarz dotknął piłki, powinien być rzut rożny, ale liniowy nie zasygnalizował Hannesowi Kasikowi. Błąd sędzie. Kwadrans, który należy oczywiście do biało-czerwonych, to odzwierciedla statystyka, którą widzimy, posiadania piłki. Dżodżak w nieudanej akcji. Węgrzy z nami, jak mówiłem, po raz 33, a Franciszek Smuda, pokazywany przed momentem, dowodzi biało-czerwonymi po raz 29. Przed dwoma laty, dokładnie 14 listopada, w Warszawie. Na stadionie w budowie i na równie nierównym boisku przegraliśmy z Rumunią 0-1, by później pokonać Kanadę. Kilku graczy tam debiutowało, m.in. Rybus, który strzelił w debiucie bramkę. Wygraliśmy z Kanadyjczykami, a tymczasem Węgrzy, Worgo. Długa piłka do Gero. Już atakowanego dobrze przez Komorowskiego. Dudka nie daje się tutaj ograć. Polacy spokojnie, Błaszczykowski. Dudka, Głowacki. Rozpoczynamy atak tym razem od prawej strony. Już tam wybiega Wojtkowiak, popatrzył Wasilewski, ale nie zdecydował się na długie dogranie. Bez ryzyka Polacy. Matuszczyk, Fabiański. Jeżeli nie zdecydujemy się na długie podanie nad wychodzącego zawodnika, no to wtedy będziemy musieli bardzo długo oczekiwać przy tym ataku pozycyjnym na to, żeby się zrobiło miejsce do ataku. Węgrzy szybko wyciągnęli wnioski, oddalili grę od własnego pola karnego, przesunęli cały blok defensywny. Teraz będzie okazja dla polskiej reprezentacji. Paweł Brożek w środku. Dobry ślizg, przerywający akcję naszej drużyny, konkretnie Rybus. Mierzejewski z Wojtkowiakiem. Matuszczyk, Dudka. No dobrze, Matuszczyk teraz przerwał tę akcję drużyny węgierskiej wybiciem poza boczną linię. Dudzak do środka. Tużer na prawą stronę do ofensywnego Worgo. Worgo przed pole karne. Będzie okazja i brawo, Łukasz Fabiański. Mocne
bardzo mocne uderzenie, jak przed momentem widzieliśmy. Wchodzący po prawej stronie zawodnik węgierski z numerem drugim bardzo dobrze wykorzystał błąd w obronie. Komorowski za wysoko poszedł w tym momencie na akcję i po uderzeniu zawodnika Komana z numerem, Komana 11. Z numerem 11. To pierwsza jest interwencja, pierwsza interwencja, trzeba uważać na to. To jest jeden z tego młodego, złotego, choć de facto brązowego pokolenia, bo trzecie miejsce w dobli mistrzostwach świata przed 2 laty. Koman był tym, który zdobył 5 goli w 6 meczach, sukcesywnie zaczyna stawiać na tych młodszych. Prowadził zresztą tę reprezentację obecny selekcjoner pierwszej drużyny, czyli prowadzący Sándor Egerwárd. Mierzejewski, będzie okazja po przechwycie, ruszył Rybus, Brożek, lewą stroną Błaszczykowski, Brożek, jest Mierzejewski, do niego zagranie, wysokość pola karnego, Mierzejewski w pole karne, blokowana piłka przez Loczko. Dudka ładnie zamarkował strzał. Bardzo rozsądni Polacy i udanie kombinacyjnie Matuszczyk. Ale już Węgrzy w tej chwili wrócili. Już wrócili w tej chwili. Ciężko było. Przekombinowaliśmy. Był taki moment, kiedy rzeczywiście Mierzejewski miał sytuację, z której mógł uderzyć na bramkę, ale nie miał odpowiedniego wsparcia i sytuacja się po prostu zupełnie zmieniła. W momencie, kiedy był pressing zespołu węgierskiego. Tak na dobrą sprawę, to mimo, że przy piłce częściej jesteśmy, próbujemy dyktować te warunki w grze, to Węgrzy mieli najlepszą sytuację w tym meczu. Uderzenie na bramkę i dobra interwencja Fabiańskiego. Mówił, rozmawiałem z bossem, jeśli nic się nie zmieni, moja sytuacja, bo brał przecież tylko w 2 meczach pucharowych Łukasz Fabiański, będę chciał być wypożyczony, chcę być w Arsenalu, ale nie zamierzam nie grać. Ma świadomość, co oznacza w myśl zasad Franciszka Smudy, jak nie grasz, nie będziesz w reprezentacji. A tymczasem Węgrzy, Loczko, Dziudziak, czeka Gero. Dziudziak w indywidualnej akcji, ale myślę, że nie o takie rozwiązanie chodziło w jeździe węgierskiego futbolu. Ale muszę powiedzieć, że to przyspieszenie było bardzo ładne. Tutaj próba akcji naszego zespołu, akcja Rybusa konkretnie, niestety zakończona nieudanie. Tutaj jeszcze raz powtórka tej sytuacji, kiedy Błaszczykowski domagał się tak rzutu rożnego. Polacy. Głowacki z Wasilewskim. Po raz pierwszy od pierwszej minuty. Matuszczyk. Wasilewski. Węgrzy już teraz mocno skracają pole gry, już nie ma takiej swobody jak na początku, choć chyba Błaszczykowski. To są problemy nie wynikające z braku umiejętności technicznych wody. Między innymi z tego, że po prostu za szybko chciał odegrać tą piłkę, ale po odbiciu się od murawy ta piłka jakoś mu dziwnie podskoczyła. To przewidywałeś, tego typu zagrania. Świetny teraz Śliski, przerwanie akcji przez Rybusa. W dobrej formie prezentował się w Legii. Tutaj jeszcze raz ta akcja, czyste wejście. Bardzo ładna interwencja naszego zawodnika. I już Węgrzy. I już jest ten, który strzelał niedawno, Koman. Próbujący, szukający miejsca, ale uważni Polacy. Dudka rozpoczyna akcję do Mierzejewskiego. Obok niego jest Wącak. Ale za małe wsparcie było przy tym kontrataku. Za wolne podejście zawodników z linii pomocy. Trzeba podejść do takiej akcji troszeczkę szybciej. Komorowski, Głowacki. Potrzebna jest ta arytmia w grze po tych takich szybkich pierwszych 15 minutach. Teraz trzeba poszukać tego drugiego oddechu. Drugi oddech szukany jest, trzeba grać akcję dokładnie do nogi, ale ta piłka znowuż wyprawia tutaj różnego rodzaju rzeczy na tej murawie. Blisko całej akcji estoński arbiter, nie było bliska. Węgrzy w ataku, Gero na wolne pole, jest Preszkin, ale jest na spalone. Wyraźna pozycja spalona zawodnika węgierskiego. Jeśli chodzi o spalone, to remis, jeśli chodzi o mecz, też remis. Czekamy na bramki, minimalne, ale był. Pryszkin, który gra w Anglii, w Ipswich Town, zaczyna od Watfordu. Częste wypożyczenia w tej jedenastce, tylko Sándor i Worgo są tymi, którzy grają w lidze węgierskiej, no ale to też nie są podstawowi zawodnicy reprezentacji Węgier. Nie ma Hainala, który jest na ławce, nie ma
Pecesina, który jest na ławce, nie ma Lazara, który jest na ławce. Oni tę jedenastkę pierwszą tworzą, a nie Sándor czy Worm. Dudka. Wasilewski. Teraz uważni nasi przeciwnicy, choć po błędzie stracili. Ta piłka była adresowana do Mierzyńskiego, jest Rybus, jest okazja. Rybus szukał miejsca do oddania strzału. Faulowany. Przeczekał troszeczkę sędzia z tą decyzją, ale chyba, widział, że może będzie jeszcze inna możliwość wykorzystania tej sytuacji. Ale tutaj Węgrzy w ogóle nie reklamują tego. Rzut wolny z bardzo ciekawej odległości. Mamy zawodników lewonożnych. Tutaj jeszcze raz ta sytuacja. Faulowany Rybus przez zawodnika węgierskiego. I zobaczymy teraz, jak kolejny stały fragment gry zespół polski rozwiąże. No jest Rybus. Jest Mierzejewski, tak. Jest Wasilewski. I zobaczymy, kto będzie uderzał. Został jedyny Mierzejewski. Lewa noga, będzie próba uderzenia bezpośredniego na bramkę. Ustawia. Odległość bardzo ciekawa. Węgierski mur, estoński arbiter. Węgrzy mają świetną passę. Już od 7 spotkań pozostają niepokonani. Pora tę passę przerwać. Mierzejewski, ale znakomicie broni Bogdan. Nie ruszył się bramkarz. Mierzejewski wybrał wariant silnego uderzenia w kierunku bramki. Bogdan gra, trzeba powiedzieć, gra w Boltonie. Zagrał 2 razy, a w zasadzie jeden raz w tym sezonie przeciwko Chelsea. No i skończyło się tym, że wyjął 5 piłek z siatki. Uczy się swojego bramkarskiego fachu, jest graczem rezerwowym Boltonu. Po raz 4 w reprezentacji Węgrów. Komorowski w pole karne. Nie było tam nikogo z naszych. Odzyskuje to Kuba Błaszczykowski. Matuszczyk, już wybiega Wojtkowiak. Wybrał Rybusa. Ładna, szybka wymiana piłek Polaków. Matuszczyk. Dudka. Szukał tym podaniem Broszka. Dobry zamysł, ale nie doszła piłka do Broszka. Próbują odzyskać Węgrzy. No i troszkę za wysoko uniesiona noga, zdaniem estońskiego arbitra, stąd odrzutu wolnego Węgrzy. Sędzia był bardzo bliski, zauważył faul. Jeszcze raz rzut wolny w wykonaniu Mierzejewskiego, prosto w bramkarze, ale bardzo silny strzał i nawet nie próbował łapać tej piłki bramkarz węgierski Bogdan. Spokojnie Węgrzy, Wącak. Koman, Sándor i Juhas. Niezadowolony, że nie pozwolili mu odejść do Glasgow Rangers. Węgierski stoper pozostał w Anderlechcie, ale wciąż zainteresowanie z Wysp Brytyjskich spore. Ryszkin, trzeba uważać. Jednym długim podaniem poradzili sobie z naszą obroną. Ryszkin nie był faulowany, ale będzie rzut rożny. Był taki moment, że obaj środkowi nasi obrońcy nie zauważyli, że na plecach ich wychodzi Pryskin na prostopadłe podanie. Na to trzeba uważać, bo to była niebezpieczna sytuacja pod naszą bramą. Rzut rożny dla Węgrów. Znowu rośli Juhas i Wącak, ale inaczej rozwiązali to Węgrzy. To Tużer. On będzie teraz dośrodkowywał w pole karne. Przez momentem Gero. Daleko walczy o piłkę Błaszczykowski. Proszę. Mierzejewski był tym, który dogrywał do Błaszczykowskiego. Mierzejewski był tym, który przejął z powrotem piłkę. Mierzejewski jest tym, który teraz rozgrywa. Podrażniona gdzieś ambicja. Widać, jest podrażniony bardzo. Widać w dzisiejszym meczu, jest bardzo aktywny. Ależ piękne zagranie Brożek. Czy to wykorzysta Brożek? Lewa noga. Brożek, aj szkoda. To była ładna akcja biało-czerwony. Bardzo ładna akcja. Bardzo ładne zachowanie dwóch zawodników przy tej akcji. Tutaj zagranie piętą Błaszczykowskiego. Piękne zagranie również piętą Brożka. Szkoda, że ten strzał był niecelny, ale zagranie świetne. Jedne świetne dogranie piłki. Tutaj piętą, przygotowanie sytuacji bramkowej. Uderzenie piłki niestety troszeczkę za wysoko. Ładna akcja. Brawo, brawo, choć bramki nie ma. Oczywiście rywal z innej półki, bo 30 pozycji niżej niż 4-krotni mistrzowie świata Włosi. Inna też polska reprezentacja. Nie ma co porównywać, ale dzisiaj ta gra może nam się podobać.
Komorowski, znowu okazja, Mierzejewski, aktywni Polacy, Mierzejewski, Brożek, może tym razem się uda, Brożek, no strzelaj Paweł, tak, w ostatniej chwili Wormu. To, co było świetnie zrobione za pierwszym razem, drugim razem, za długo przeczekał. Podanie znowuż Błaszczykowskiego, no nie, przepraszam, Mierzejewskiego tym razem. Świetnie to nakręcił zawodnika i tutaj za dużo. Trzeba było po tym właśnie driblingu zaraz uderzyć w piłkę. No ale wyrósł jak spod ziemi Worgo, aż z ławki poderwał się trener ekipy węgierskiej Egerwari. Futbol ma to do siebie, a polska reprezentacja ostatnio to, że są sytuacje, ale ich nie wykorzystujemy. Pora na wykorzystanie dobrej sytuacji. Teraz niewiele brakowało znowu. Niepocieszony, wracający do linii obrony nasz lewy obrońca Komorowski. To on uderzył. To była dobra okazja. Widać, jaki niezadowolony jest z tego, że nie trafił tej piłki dobrze Komorowski, bo ta piłka świetnie spadała w okolice 7 metra. Niebawem pół godziny meczu z rywalem, z którym mamy najgorszą statystykę, którą bardzo biało-czerwoni chcą dzisiaj poprawić. Kolejny raz udanie Kuba Błaszczykowski. No, jak się rozbija, faulowany. Zatrzymać. Tak, poczekał sędzia słusznie, stosując przywilej korzyści. Ale w takim wypadku powinna być żółta kartka, bo jeżeli mówimy o faulu, który tak jest. Oczywiście, sędzia słusznie tutaj Tuzera ukarał żółtą kartką. Wciąż aktywni Polacy, wciąż szukający tej bramki, choć okazji było sporo. I znowu stały fragment. Zobaczymy, jak tym razem rozwiążą go nasi. Dośrodkowywać będzie Adrian Mierzejewski. Podobna sytuacja jak pierwsza. Zobaczymy, w jakie pole będzie uderzał piłkę. Mierzejewski. Troszeczkę za wysoko. I troszkę za głęboko. I już Bogdan rozpoczął akcję ekipy węgierskiej. Koman. Aktywni Polacy. Próbujemy odebrać piłkę rywalowi. Komorowski. Z tego podania od Wojtkowiaka, który z prawej przewędrował na lewą stronę. Właśnie tak często gramy trójką w obronie. Któryś z bocznych obrońców, to też jest ciekawy wariant w grze biało-czerwonych, włącza się, dubluje pozycję któregoś z pomocników. Skrzydłowego, tak, ale ja myślę, że w tej sytuacji tutaj była taka rzecz, że Komorowski nie zdążył jeszcze wrócić po tym rzucie wolnym, prawda, i tutaj zrobiło się miejsce na to, żeby Wojtkowiak zasekurował. Tak. Krótka. Wasilewski, Matuszczyk. Dudka. Brożek schodzi, pracuje, pokazuje się partnerom. Głowacki. Dwaj do niedawna jeszcze klubowi partnerzy z Wisły, teraz z Trabzonsporu. Rybus szukał miejsca, by uderzyć. Ładnie to rozwiązaliśmy. Będzie okazja na dośrodkowanie Wojtkowiaka, ale zablokował to Locko. I zaczął Węgrzy. Faulował Wojtkowiak. Ale ta kombinacyjna gra, taka szybkie podania, wyprowadzenie zawodnika, który jest wolny na boku boiska do dośrodkowania, może się podobać. Jeśli byśmy dzisiaj strzelili dwie bramki, to byśmy świętowali ładny jubileusz, bo jak policzył Mariusz Gudewski w tygodniku Kibica, te dwie bramki dałyby nam dokładnie 99. i 100. bramkę zdobytą przez reprezentację Polski w listopadzie. Faulowany Wasilewski. Odczuł to mocno. Upadając troszeczkę się oparł o zawodnika węgierskiego. Upadając doznał lekkiego urazu. Wszystko w porządku, chociaż trzyma się Wasilewski tutaj za okolice klatki piersiowej. Brawo Rybka, słyszą Państwo, jak motywuje Franciszek Smuda zawodników. Gra z nimi, to z tego słynął zawsze. Daleko do Błaszczykowskiego uchylił się Juchas i już Bogdan. Otrzymał swoją szansę, ale gdy rozmawialiśmy z komentatorami węgierskimi, mówili, że powinien wprowadzić do gry Kiraja, trener reprezentacji Węgier, po to, żeby został tym samodzielnym liderem, jeśli chodzi o największą liczbę występów w reprezentacji Węgier.
mieliśmy okazję przyglądać się rozgrzewce obu bramkarzy i obaj przygotowywali się do meczu tak samo. Wydaje mi się, że będzie taka możliwość, żeby Kirarowi dać ten 86. mecz w reprezentacji narodowej. No, oparł się teraz Wącak na Broszku, ale sędzia tego nie zauważył. Tymczasem faulował Adrian Mierzejewski Szandora od rzutu wolnego Węgrzy. Worgo, kapitan Gero, Szandor, Wącak, Juchas, Globsko, pokazuje się Dudziak, Juchas, wolał, pewnie chciał zagrać do Wasilewskiego, tak niedokładnie, ale pojawił się klubowego partnera, oczywiście żartuje, pojawił się Głowacki, obaj przez Wasilewskim grają w Anderlechcie. Rybus. I tak na wszelki wypadek Węgrzy, żeby nie było wątpliwości, konkretnie Juchas poza linię boczną. Lowsko. Na wybicie z rytmu, na przeczekanie, na uporządkowanie szyków obronnych. Tak grają przez ostatnich kilka chwil Węgrzy. Polacy, Mierzejewski, Brożek. Brożek, wypychany Brożek, dwaj klubowi partnerzy Trabzonsporu, z tym, że Adrian gra, Brożek nie. No i teraz Łukasz Fabiański nie mógł inaczej. Bardzo mądrze, spokojnie przewidział tą sytuację i bardzo mądrze rozwiązał. Głowacki. Słuchaj, że zespół pracuje z sobą, znasz to Włodek doskonale, tak, kiedy no tutaj są pokrzykiwania, kiedy jest wsparcie, kiedy jest przekazywanie sobie informacji. Oczywiście, w takich momentach jest bardzo potrzebne wsparcie kolegi, żeby powiedzieć, uważaj z tyłu, z lewa, czy coś jest wolnego do tego, żeby dograć piłkę, czy ktoś mi przeszkadza w linii podania. To są bardzo ważne momenty, zawodnicy powinni ze sobą rozmawiać na boisku. Dudka. Matuszczyk. Matuszczyk. Rybus to gracze, którzy debiutowali u Franciszka Smudy. Odpowiednio Rybus dziś po raz 18 w narodowej reprezentacji, Matuszczyk po raz 16. Obaj zdobyli każdy po bramce. Faulowany Błaszczykowski. Chyba myśleli będzie, że będzie łatwa przeprawa po tym, jak polegliśmy z Włochami. A tutaj zaskoczenie, bo skład zgoła odmienny i zupełnie inna gra. Biało-czerwony. Bardzo dużo entuzjazmu, że dużo ruchu na boisku. Jak na razie można powiedzieć, że zespół polski stara się grać jak najlepiej. Błaszczykowski na spalonym. Kuba też dzisiaj w takiej roli jokera, powiedziałbym. Ma swobodę, jeśli chodzi o poruszanie się na boisku. Bardzo często zmienia pozycję, przechodzi na lewą stronę. On lubi to pojawia robić, się w środku. Pojawia się w środku, lubi to robić i z tych pozycji bardzo często jest niebezpieczny. A dzisiaj popisał się doskonałym podaniem do Broszka. Bogdan. Powalczył Wasilewski z pomocą Wojtkowiaka. Lukas. Tużer. Nie ma faulu. Koman z prawej na lewą stronę się przemieszcza, to jest istotne. Polacy mają teraz szansę. Błaszczykowski, Rybus czeka, pokazuje, jestem. Jak rozwiąże to Kuba Błaszczykowski do Mierzejewskiego, lewa noga, Mierzejewski, bomba nieprawdopodobna, bramka! Jest wreszcie to, na co czekaliśmy aż 36 minut. Brawo Polacy! Błaszczykowski, Kuba Błaszczykowski przeczekał do ostatniego momentu. Już myślałem, że spóźnił się z tym podaniem. Czeka Włodek Lubański, tak jak czekał Błaszczykowski na to podanie, powtórkę. Proszę, to jeszcze jest teraz ta sytuacja. Bardzo ładnie wygrana piłka przez Mierzejewskiego, dokładne dogranie do Kuby. I teraz myślałem, że Kuba dogra tą piłkę. Przeczekał, zauważył świetnie ustawionego Mierzejewskiego. Uderzenie, trudna obrona i na miejscu tam, gdzie powinien być środkowy napastnik, Brożek kończy akcję. Bardzo ładna akcja, prowadzimy 1-0, jak najbardziej zasłużenie. Piąty gol w 12 występie w ekipie Franciszka Smuty. Ósma bramka w 32 grze w biało-czerwonych barwach, choć bez orzełka Pawła Broszka. No teraz Węgrzy
odrzut z autu. Sandor, gracz wideotonu, próbował w Anglii, ale bez skutku. Locko, to już Dżudżak, zdołał dośrodkować. Gero, Preszkin, bardzo dobrze wejście Komorowskiego, ale trzeba uważać. Dobrze, ofiarnie zablokowali Polacy. Strzał Sandora, okazja do kontry, Brożek. Jest tam Kuba Płaszczykowski, zobaczy go Mierzejewski. Nie, patrz, gdzie jest Brożek. Ładnie, ładnie, tej trójką Węgrów go atakowała, utrzymał się świetnie. Nie mógł nic innego zrobić, bo po prostu był pod takim pressingiem zawodników węgierskich, że tylko utrzymanie przy piłce było możliwe. Kuba Płaszczykowski. Jeszcze jeden, publiczność oczywiście ma rozbudzone apetyty, ale nie doczekaliśmy się bramki z Włochami. Dziś jest Wasilewski, Wojtkowiak. Dalekie wybicie Wasilewskiego. Minęła chyba, tak. Będzie wrzucał. Skutki starcia z Niemcem. Dwójka panów kierujących naszą reprezentacją, Jacek Zieliński i Franciszek Smuda, skupione i zasępione twarze węgierskich trenerów. Sandorem Egerbari. Rozpocznie Juhas. Reprezentacja Węgier rzadko remisuje, w 18 swoich ostatnich meczach zremisowała tylko raz z Finlandią, 11-krotnie wygrała, 6-krotnie przegrała. No i będzie okazja, tym razem Rybus z lewej strony, już ruszył Brożek, ruszył Mierzejewskim środkiem, rozejrzał się Rybus, no i pośliznął się, szkoda na tej złej murawie po prostu. Tak powiem szczerze, że trochę szkoda wyrzuconych pieniędzy, dlatego że na 100% ta murawa będzie musiała być zmieniona przed Euro. Po raz ósmy zresztą na tym stadionie, ale to nie temat, o którym będziemy mówili. Tymczasem Dżudżak. Dżudżak do Preszkina. Preszkin, tam walczył Gero. Trzeba uważać, jest jeszcze Koman. Ale dużo Dżudżak widzi. To znamienuje klasę gracza. Widać, że to jest zawodnik klasowy. Bardzo ładnie przerzucił tą piłkę do wychodzącego na pozycję swojego kolegi. Nie na darmo. 47 goli w 3 sezonach w lidze holenderskiej. Zupełne niezrozumienie z partnerami Tużera. I spokojnie Wojtko. Matuszczyk. Z pełnym zaufaniem do Łukasza Fabiańskiego. 5. mecz w ekipie Franciszka Smudy, bronił z Wybrzeżem Kości Słoniowej, grał z Koreą Południową, z Białorusią. No i grał w tym pamiętnym meczu przegranym w Łodzi z Węgrami 0-1. Ale to nie było za czasów Franciszka Smudy. Też myślę, że to ważne, kiedy obdarza się gracza zaufaniem, kiedy bronił, tak jak w zeszłym roku Smuda go powoływał, kiedy nie broni, tak jak jest w tym sezonie, bo znakomicie spisuje się Wojtek Szczęsny. Smuda wyciąga rękę, pomaga. Bardzo dobrze, że dostaje szansę gry, bo w takim meczu przez 90 minut może nabrać pewności do siebie. I to, że nie gra u siebie w klubie, to bardzo dobrze, że tutaj może zagrać. Bo ten mecz na pewno mu dobrze zrobi. Zresztą te interwencje, które dotychczas miał, świadczą o jego klasie. Dwie interwencje bardzo trudne i wyszedł z tych interwencji z obronną ręką. 9 graczy w podstawowej 11, którzy... Nie powiem, że nie grali, bo niektórzy nie grali jako rezerwowi. Którzy nie byli w spotkaniu z Włochami od pierwszych minut na boisku. Kuba Błaszczykowski, kolejna akcja Polaków. Ładnie, miękko szukał tym podaniem Brożka. Dżudżak walczący, ale naprawia wszystko w odpowiednim momencie Wojtkowiak, Mierzejewski, Komorowski. Dla Komorowskiego spore wyzwanie, tak gra z lewej strony. On potrafi grać z lewej strony, bo to przecież pozycja, na której występował swego czasu w Legii, ale od długiego już... Okresu czasu nie gra na tej pozycji. To na pewno jest dla niego przyzwyczajenie się z powrotem do tej pozycji. Ale jak na razie, muszę powiedzieć, poza jednym czy dwoma małymi błędami nie zrobił dużego błędu. I na spalonym gracze węgierscy. Zdziwiony troszkę tym wszystkim Preszkin, który urodził się w Czechach, jak mówiłem. Po 15 latach zmienił ojczyznę na Węgry, a teraz gra na Wyspach. Głowacki.
Matuszczyk. Też ten występ powinien na niego zwrócić uwagę klubowego trenera FC Köln, gdzie nie ma miejsca w podstawowym składzie. To martwi nie tylko Franciszka Smudę, ale wszystkich kibiców narodowej reprezentacji. Chcielibyśmy, żeby nasi grali, bo przecież bez tego później trudno jest o ten rytm meczowy. I formę. I to jest ważna sprawa dla wszystkich zawodników, którzy grają w drużynach zagranicznych. Bo rzeczywiście, jak się siedzi przez tydzień, dwa tygodnie na ławce rezerwowych, to trudno później wejść w rytm meczowy. Głowacki ładnie przechytrzył tutaj Preszkina. Wasilewski, Mierzejewski zgrał do Kuby Błaszczykowskiego. Idzie tam Rybus. Kuba szybko ruszył, szybko szukając sobie dogodnej pozycji, ale gdzieś uciekła ta piłka, choć odzyskali ją partnerzy. Komorowski, Wasilewski. I znowu będzie pewnie do boku dogranie. Choć pokazuje Wasilewski teraz panowie, nie bardzo mam do kogo grać. Jest Wojtkowiak, wrócił Dżuzak, Locko. Nie mógł wiele zrobić z tą piłką Wasilewski, dlatego że miał tylko jedną możliwość dogrania do Wojtkowiaka, a reszta zawodników nie pokazywała mu się w odpowiednim momencie. Bramkę mamy, jak Polacy bramkę strzelają, to jest duże prawdopodobieństwo, że tego meczu nie przegramy. Dlaczego? Otóż gdy Polacy zdobywali gole w ostatnich 11 meczach, to 6 spotkań kończyło się zwycięstwem, a 5 remisami. Statystyka dziennikarzy pracujących nad statystyką w tygodniu kibica. A Polacy pracujący na wyprowadzenie kolejnej ładnej akcji. Mierzejewski czeka, Brożek, Mierzejewski. Potknął się Brożek, troszkę za głębokie dośrodkowanie. Ale bardzo ładna akcja, szybko rozegrana piłka. I Mierzejewski kolejny raz bardzo aktywny w akcji ofensywnej. Tym razem z dośrodkowaniem. Tutaj ta piłka pięknie. Tutaj Brożek świetnie dogrywa piłkę. To jest Rybus. Dośrodkowanie, potknął się niestety Brożek w nieodpowiednim momencie. Ale o tym boisku, które jest jednakowe dla obu ekip, mówiliśmy, a które na pewno troszkę psuje spektakl. No tak, jak popatrzymy na tą ostatnią akcję, że rzeczywiście dośrodkowanie Mierzejewskiego było bardzo dobre. Proszę, kolejny raz Kuba piętą. Stracił, szkoda, Matuszczyk. Trzeba będzie teraz przerwać akcję Węgrów. I nie przedłuża tej pierwszej połowy. Połowy absolutnie biało-czerwonych, którzy prowadzą po bramce Broszka 1-0. Witamy i zapraszamy Państwa na drugą połowę spotkania. Obie ekipy już wychodzą, ale mamy jeszcze chwilkę czasu, więc posłuchajmy krótkiej rozmowy z Pawłem Brożkiem, strzelcem bramki. Paweł Brożek, możesz powiedzieć, do 3 razy sztuka. Pierwszy strzał zablokowany, drugi niecelny, no i przy trzecim już nie było dyskusji. No tak, mamy sytuację. Szczególnie ja troszeczkę zabrakło zimnej krwi w dwóch sytuacjach. Cieszę się oczywiście z bramki. Łatwa sytuacja, ale zawsze to bramka. Od początku mieliście inicjatywę, ale największą, kiedy przyspieszaliście grę, kiedy te podania wymienialiście w większym tempie, no tak chyba trzeba grać. No tak, mamy przewagę, kontrolujemy przebieg gry, gramy szybko. Oczywiście murawa nie sprzyja temu, natomiast staramy się jak najlepiej, raz wychodzi gorzej, raz lepiej, natomiast chcielibyśmy pokusić jeszcze o parę bramek i godnie zakończyć ten rok. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. A tymczasem zmiany. Tozera zastępuje młodziutki gracz numerem 20 w reprezentacji Węgier Akos Elek. Natomiast w miejsce Komana z numerem 11, no, jeden z podstawowych graczy reprezentacji, kolega z Bundesligi, Piszka Błaszczykowskiego, Lewandowskiego. Swego czasu występował w Borussii Dortmund, mowa o Hojnalu, ale grał w Skajstruhe, grał również w Kaiserslautern, teraz jest w Stuttgarcie i gra naprawdę udanie. Natomiast w polskiej ekipie również zmiana w miejsce Matuszczyka, który grał w pierwszej połowie. Pojawia się człowiek, który najlepiej zna to boisko, może nie konkretnie tę murawę, a mianowicie Murawski, który po raz 40 w narodowej reprezentacji. A co ważne, ten gol Brożka dla Węgrów będzie takim golem, którego będą pamiętali, bo to jest 1300. bramka, którą Węgrzy stracili w 109-letniej historii istnienia drużyn narodowych. A więc dwie zmiany u Węgrów, jedna zmiana w ekipie polskiej. Miejmy nadzieję, że nie będzie zmiany stylu gry naszej reprezentacji, która
imponowała zadziornością, walką, takimi akcjami jak ta, chociaż to odegranie Broszka było niedokładne, duża wymienność pozycji, zaangażowanie, sporo walki, jeśli chodzi o biało-czerwonych. No, widać, że postanowili gdzieś tym meczem no, odrobić to wszystko, co stracili, jeśli chodzi no, o tę dobrą atmosferę, która była po spotkaniu z Niemcami, czy też z Koreą Południową. Faulowany Właszczykowski. Już rozpoczęli, już jest Wojtkowiak. Jest okazja i teraz Tymyrzejewski bliski podwyższenia na 2-0 i brawo dla Bogdana Bramkarza reprezentacji Węgier. Po prostu refleks uratował go, nic innego. Bardzo ładna akcja zespołu polskiego. Muszę powiedzieć, że to dogranie Wojtkowiaka w tym momencie było świetne. Nie mamy czasu na powtórkę tej sytuacji Mierzejewskiego, której nie wykorzystał. Od rzutu wolnego rozpoczął Polacy. Teraz jest ta sytuacja. Wojtkowiak bardzo ładnie wypaczył Mierzejewskiego. Tak jak trzeba było. Uderzał z pierwszej piłki. Nie zastanawiał się nad tym. Jest na polu karnym. A tutaj tylko jakiś cudowny refleks bramkarza uratował Węgrów przed utratą drugiej bramki. Elek, który pojawił się w tej drugiej połowie. Rozegranie przez Gero, który jest pomocnikiem i dzisiaj w takiej próbie gry jako drugi napastnik w ekipie węgierskiej. To już Dziudziak. Szukał w tym podaniu Hojnola, ale pojawił się Gero, Dziudziak. Pole karne. Jest tam Preszkin, ale są i nasi stoperzy. Koman na prawą stronę, Worgo, ale tak może strzelać. Bardzo nieudane uderzenie. Całe szczęście dla nas, Worgo. Podstawowym graczem ekipy trenera Gerbariego. Priszkin faulowany. Razem stały fragment gry przeciwko naszemu zespołowi. Ciekawe, jakie będzie ustawienie tutaj w polu karnym. Tam szukają Wącak i Jucha swojej okazji, ale za głębokie dośrodkowanie, świetne rozpoczęcie przez Fabiańskiego. Jest Rybus, wybiega na pozycję Adrian Mierzejewski. Troszkę poczekał z dograniem Rybus. Już Murawski, Kuba Błaszczykowski. Słychać w tych pokrzykiwaniach Polaków, jak się wspierają. Błaszczykowski, okazja, Mierzejewski teraz za wysoko. Tak, któraś kolejna akcja naszego zespołu zakończona strzałem na bramkę. Ja muszę powiedzieć, że dawno nie widziałem zespołu polskiego, który wypracowuje sobie tyle sytuacji bramkę. Indywidualna akcja Kuby Błaszczykowskiego, prawa noga Mierzejewskiego, niestety nieudane uderzenie. Jak popatrzymy pierwsze minuty meczu drugiej połowy, już dwie sytuacje bramkowe, to naprawdę można być zadowolonym z tego, jak gra zespół polski. Chwyt. Murawski tam popracował, Wasilewski. Trudno wygrać pojedynek z rosłym Juhasem. Będzie rzut wolny, faulowany Egero. Jeszcze raz pokazuje estoński arbiter, rozpocznie Hojnol. Wzmocnił tutaj środek angielski trener. Zmieniając Fuzera i Szandora, wprowadzając Hojnola i Eleka. Gero. Gero z daleka. Trzeba uważać. Brawo Łukasz Fabiański, ale tam jest szansa dla Węgrów. No, teraz mamy troszkę szczęścia przy tym kapiostwie, powiedziałbym, naszej. Troszeczkę spóźnił się z interwencją Fabiański. Zobaczymy tą sytuację jeszcze raz. Dośrodkowanie. I tutaj ta piłka mu poszła po prostu po rękach. I musiał się ratować drugą dobrą interwencją.
dośrodkowywał, jak widzimy, Coman. Uderzał Pryszkin, który reklamował, że tam był faulowany. Głowacki oparł się o zawodnika węgierskiego. Sędzia był tak blisko, że mógł zauważyć w tym momencie, że czy jest faulowany zawodnik węgierski, czy nie. Uznał, że nie, więc nie ma dyskusji na ten temat, nie ma rzutu karnego. Węgrzy zaczynają szukać swojej szansy do tego, żeby coś zmienić w tym spotkaniu, ale też myślę, że jak Polacy dochodzą do tych sytuacji, to muszą poprawić tę skuteczność, bo inaczej gra się z wynikiem 2-0 niż 1-0. Głowacki, Coman, Wasilewski, Elek, Brożek, Rybus. To będzie rzut wolny dla Polaków i nie wiem, czy nie będzie żółtej kartki dla Worgo. Tak jest. Spodził się zdecydowanie z interwencją. Bardzo mądrze Rybus podszedł z piłką do niego. I wystawiona noga Worgi skończyła się na żółtej kartce. Tutaj ten moment właśnie, w którym zawodnik fauluje. Kolejny raz okazja Adriana Mierzejewskiego w stałym fragmencie. Mierzejewski, Wasilewski, troszkę nie w tą stronę. Już rozpoczynają Węgrzy, konkretnie Worgo. Ładne zgranie takie na pamięć Dżudżaka, tylko czujny jest Głowacki. I pokazuje Wasilewski, trzeba było dokładniej i spokojniej. Ale przy tych stałych fragmentach gry to warto podkreślić, że drugi raz bardzo dobre dośrodkowanie na takiej wysokości jak trzeba i drugi raz niebezpieczeństwo ze strony Wasilewskiego, który podłącza się pod akcję ofensywną. Bardzo ładnie. Jeśli to było zamierzone, to brawa dla Franciszka Smudy, bo zmotywował Mierzejewskiego do pokazania, że z obraniakiem to mogę spokojnie powalczyć o to miejsce w podstawowej jedenastce. Bardziej, że pokazuje to dzisiaj na boisku. Tak, tym bardziej, że ja uważam, że jak do tej pory jest to zawodnik najbardziej aktywny w naszym zespole i przysporzył w tej chwili nam bardzo dużo Mierzejewski. Przyjemności. Adrian Mierzejewski, tam czujny Wącak. I rozpoczną Węgrzy, a w zasadzie już rozpoczęli. Hojnol, rozciągnięcie, Dżudżak. Podłącza się pod akcję Loczko, Dżudżak. Obok Wojtkowiak, ładne minięcie, Dżudżak, ale też bardzo przytomnie Wojtkowiak blokował, a nad piłką przeskoczył Wasilewski. I to wystarczyło, właśnie takie zachowanie obrońcy było najbardziej prawidłowe. Jeszcze raz ta sytuacja, w której pomylił się Łukasz Fabiański, ale zdołał dość szczęśliwie zablokować ten strzał Hojnola. No tutaj mieliśmy dużo szczęścia, bo jednak mimo wszystko Głowacki opierał się zdecydowanie o napastnika węgierskiego. Pokazał rzut karny. Można było pokazać na rzut karny. Muszą Polacy wrócić do tej gry, czy tej bardziej agresywnej gry, żeby nie pozwalać dochodzić do takich sytuacji Węgrom. Jak teraz znowu w polu karnym i niewiele brakowało, tym razem bliski Gero. Tak, tutaj rzeczywiście zagapiliśmy się przez moment. Węgrzy zaczęli grać troszeczkę szybciej piłką. Tak, widać, ale że ta wymiana piłki jest. Spójrzmy na tę sytuację jeszcze raz. Przygotowanie, wyjście. I tutaj mieliśmy naprawdę bardzo dużo szczęścia. Nie szedł razem z zawodnikiem węgierskim, nie szedł nasz obrońca. I to jest bardzo niebezpieczne. Znaczy, trzeba wbiegać razem z napastnikiem węgierskim. Doping skromnej liczby widzów na 40-tysięczniku. Loczko. Węgrzy teraz więcej gry z pierwszej piłki. Wącak z Juhasem. Worgo, któremu dał dzisiaj szansę zamiast Lazara, trener reprezentacji Węgier. Czeka Franciszek Smuda z kolejnymi zmianami. Ma sporo graczy do dyspozycji. Zdecydował się tylko na wprowadzenie Rafała Murawskiego. Zagranie Murawskiego właśnie do Mierzejewskiego. Ten jednak niedokładnie i Loczko przejmuje. Rybus obok Worgo. Pokazuje się tam już Coman. Do niego piłka. Wącak. Juhas. Rozgrzewają się węgierscy piłkarze.
Będą kolejne zmiany. Rozgrzewa się również Łukasz Piszczek. I teraz trzeba uważać. Głowacki dobrze. On opuści podobno boisko. A więc ten wariant z Komorowskim może być przećwiczony. Bądź z Wojtkowiakiem. No zobaczymy, jak to ustawi Franciszek Smuda. Komorowski ładnie z Wodem. Komorowski na wolne pole. Jest Rybus, ale jest doświadczony Juchas. Był Kuba Błaszczykowski obok, ale nie udało się wywalczyć. I Bogdan. Teraz próbował i niewiele brakowało, by się udało przejąć to Głowacki. Gloczko. Porozciągane formacje, ale w tej chwili Węgrzy zaczęli grać dużo, dużo szybciej, aniżeli w pierwszej połowie. Widać, że chcą jak najszybciej doprowadzić do wyrównania. Musimy uważać w tym okresie gry. Przydałaby się jakaś dobra kontra w tej chwili naszego zespołu, bo zaczęli grać troszeczkę wyżej. Wyżej odeszli od własnej bramki Węgrzy. Przy odbiorze piłki, szybka kontra i może będzie dobry efekt. Łowacki do Komorowskiego. Pytanie kibiców, które od prezentacji nowych koszulek jest na razie bez odpowiedzi. Gdzie jest orzeł? Dobre przerwanie przez Błaszczykowskiego. Brożek. Okazja dla Polaków. Poczekał Kuba. Patrzy, gdzie jest Brożek. Do niego zagranie Brożek w pole karne. Brożek, ale zdążył to wyczuć i wytrącił piłkę. W zasadzie odegrał do bramkarza Wąsa. Tak, myślał Brożek, że będzie mógł na drugą stronę przejść z tą piłką. Niestety w odpowiednim momencie zablokował mu tą myśl zawodnik węgierski. A szkoda, bo była to bardzo dobra kontra, o której przed chwilą zresztą mówiłem, żeby w ten sposób właśnie skontrować zespół niemiecki. Węgierski, przepraszam. Tak, skontrować i uspokoić gra tymczasem na spalonym Pryszkim. I będzie zmiana. Piszczek przygotowany. Głowacki opuści boisko, tylko zobaczymy, jak się zmieni ustawienie naszej reprezentacji. Widzę, że Wojtkowiak przesuwa się na lewą stronę. Teraz pytanie, czy Komorowski zejdzie do środka, czy też Wojtkowiak będzie grał jako stoper? Zobaczymy zaraz, za chwileczkę zobaczymy. Bo na pewno Piszczek będzie grał z prawej strony. Tak, Piszczek gra z prawej strony, a Wojtkowiak przeszedł po prostu jako lewy stoper. Obrońca stoper. To nie jest jeszcze ostateczny wariant, bo z tego, co rozmawiałem z Franciszkiem Zmudą, to ma taki zamysł, zobaczymy, czy go zrealizuje, żeby Komorowskiego jeszcze sprawdzić w roli stopera, wprowadzając Wawrzyniak. Tak, w momencie, kiedy Wawrzyniak wejdzie na boisko, taka opcja jest możliwa. Węgrzy prawie po godzinie gry przegrywają 0-1. Wojtkowiak w pierwszej interwencji w roli stopera i na spalonym Pryszku. Dobrze ustawiała się polska ekipa. Bardzo dobrze wyszli tutaj. Musieli ze sobą rozmawiać ostatni nasi obrońcy, bo widać było, że przeszli do tej linii bardzo wspólnie, razem przeszli w odpowiednim momencie. A tutaj jeszcze raz ta sytuacja. Krok do przodu i zawodnik węgierski na pozycji spalony. Łukasz Fabiański. Polacy odzyskanie piłki. Gero. Już pokazał mu się Koman. Obiega Worgo. Elek. Koman. Elek. Bącak. I Bogdan. Juchas. Hojnol, Juchas, Bogdan, powalczył Komorowski, odrzut z autu Węgrzy, pozwalamy teraz rozgrywać, czekając na przechwyt, na wyprowadzenie kontry, rozciągnęli na lewą stronę, Dżudżak, Juchas,
że Węgrzy grać potrafią, to przekonują choćby te fragmenty. Tak, oni po prostu utrzymują się przy piłce bez problemu, ale my zorganizowaliśmy się w środku pola, bardzo dobrze jesteśmy ustawieni, nie mogą zagrać niebezpiecznej prostopadłej piłki. Faulowany Błaszczykowski. I z tego powodu nie mogą po prostu dojść pod naszą bramkę. I tak powinniśmy grać, jeżeli chodzi o odbiór piłki tutaj w środku pola. Bardzo szybka organizacja, jest bardzo dobra tutaj organizacja, jeżeli chodzi o odbiór piłki. W Poznaniu ostatni raz przegraliśmy w 2004 roku z Danią 1-5. Bo wtedy mieliśmy taką mini satysfakcję przy tej porażce, bo był 1000. setny gol dla Polaków, ten jeden jedyny zresztą, którego strzelił Maciej Żurawski. Koman, Worgo. No teraz błąd naszych stoperów. I proszę, broni bardzo dobrze Fabiański, ale w dogodnej pozycji nieupilnowany Pryszki. Tak, ta sytuacja przypomina nam to, że żeśmy po prostu zaspaliśmy w tym momencie. Środkowi dwaj obrońcy byli za daleko od siebie i doprowadzili do sytuacji, z której węgierski napastnik mógł bez problemu uderzyć na bramkę. Mało tego, tutaj Piszczek Piszczek jeszcze ratował sytuację, tak. Ale nasi środkowi obrońcy byli za daleko od siebie. Rozgrzany i przygotowany do wejścia kolejny nasz zawodnik, Adrian Mierzejewski, traci. Choć naprawia, jeszcze próbował naprawić to Dudka i naprawił. A na boisku niebawem w polskiej ekipie pojawi się Jodłowiec. Fabiański. Rybus walczący. Połowicznie wygrany pojedynek, bo niedokładne podanie przejął to Juchas. To już jest Hojnol. Koman. Gero. Niezrozumienie, ale wyraźnie Gero teraz gra to, co lubi grać, czyli gra z tyłu, on grał, cofniętego napastnika takiego, bardzo dużo piłek idzie do niego i przez niego przechodzą akcje. I trzeba przede wszystkim przyblokować te prostopadłe piłki do niego, które przechodzą w tej chwili za łatwo środkiem boiska. Powalczył Gero. Ciekawy to gracz, który zaczął grać w futbol, który go fascynował, ale potem jak sam przyznał się gdzieś w swoim życiu, popadł w złe środowisko i dopiero za namową ojca, który jednak no, naciskał, żeby wrócił do futbolu, wyszedł z takiego zakrętu życiowego i rzeczywiście myślę, że z pożytkiem nie tylko dla węgierskiego futbolu, przecież grał Fulham, dzisiaj West Bromwich, węgierski kapitan, Elek, odzyskują Polacy. Błaszczykowski, troszkę teraz za mało ruchu, takie akcje pojedyncze, Rybus z Błaszczykowskim, Dudka z pierwszej piłki ładnie rozrzucił to, Błaszczykowski do Rybusa, Rybus, Błaszczykowski, czekają Mierzejewski i Brożek, zagranie do Rybusa, ale był na spalonym, któryś z naszych reprezentantów i podniesiona chorągiewka, rozpoczną Węgrzy. A boisko puści Dudka, w jego miejsce z numerem 19 Jodłowiec. Jodłowiec będzie grał na pozycji Dudki, defensywnego pomocnika. W ustawieniu naszego zespołu nic się nie zmieni. Jodłowiec po raz 23 w reprezentacji narodowej. Pojawili nam się odpowiednio Murawski za Małuszczyka. Piszczek, który zastąpił Głowackiego, a tymczasem okazja Polaków, Brożek, Rybus. Bardzo dobrze, Polacy, Komorowski, Brożek zszedł, wyciągnął obrońcę, zrobił tam lukę, no ale tak musi grać środkowy napastnik, Piszczek. Jodłowiec, Mierzejewski. Piszczek, no nie wyszło to dośrodkowanie Piszczkowi, szkoda. Poza dośrodkowaniem cała ta akcja była bardzo ładnie rozegrana, dużo podań takich dokładnych do nogi, no szkoda tylko, że Piszczek nie dokończył to dobrym dośrodkowaniem.
Brożek widzę. No i Robert Lewandowski gotowy do wejścia za Brożka. 65 minut gry, Brożka, jedna bramka, aktywność bardzo dobra. Ale może trener pomyślał rzeczywiście, że przez to, że nie jest w rytmie meczowym, trzeba mu dać odpocząć i zmiana na Roberta Lewandowskiego. Ja myślę, że ostatni, przedostatni sprawdzian, ostatni w tym roku, prawda, będzie jeszcze ta gra w Antalii, ale to już będzie krajowym składem. Można pomieszać, poszukać, posprawdzać, na pewno zobaczyć ten, różne ustawienia. Ten mecz na pewno dał już w tej chwili bardzo dużo dobrych materiałów dla trenera Smudy. A jeszcze mamy przed sobą parę minut, zobaczymy jak to wszystko się będzie układało. Natomiast jeżeli możemy już dzisiaj w tej chwili powiedzieć o występie Brożka, to na pewno był to udany występ, pomimo tego, że wiemy wszyscy, że nie są w najlepszej formie, bo nie może być, skoro nie gra w klubie wszystkich meczów. Węgrzy, Juchas, Loczko, Juchas. Tak to mogą sobie Węgrzy rozgrywać. Tak, jesteśmy tego bardzo dobrze ustawieni. Skróciliśmy już pole gry. I proszę, musi być takie podanie niecelne przez to, że dobrze byliśmy ustawieni. Ach, szkoda. Musi teraz naprawić i naprawiał to do końca Jodłowiec. I już jest reprymenda od Franciszka Smudy i Jodła. Piszczek będzie faulowany. No ale to jest właśnie ogranie, doświadczenie, gra z najlepszymi. Łukasz Piszczek teraz tak, i tutaj widział, jest kolejny rzut, że jest pociągany. Rzut wolny. Zobaczymy, jak tym razem nasi zawodnicy to Adrian rozwiążą. Mierzejewski, Płaszczykowski, widzę, i Rybus są tymi zawodnikami, którzy mogą uderzać. Ale to jest coś ciekawe. Wszyscy wysocy zawodnicy podeszli teraz pod pole karne i chyba będzie dośrodkowanie w kierunku bramki uderzane przez Mierzejewskiego. Ta ósma minuta. Adrian Mierzejewski jest. Jak to rozwiążemy? Ach, Bogdan to jednak wykorzystuje te 193 cm. W dodatku jeszcze tam po drodze ucierpiał Wącak. Tak, zderzyli się dwaj zawodnicy węgierscy. Oczywiście przeszkadzał im tym wszystkim Wasilewski, który znowuż był bardzo aktywny przy tej akcji. Spójrzmy na to jeszcze raz. Wasilewski właśnie w tym miejscu, w którym miał być, znalazł się. Ale dwaj zawodnicy węgierscy zderzyli się ze sobą i potrzebują interwencji lekarskiej. Podniósł się już Wącak, a więc nie jest to na szczęście nic groźnego. Chwila przerwy w grze. Nie ma kolejnych zmian w ekipie węgierskiej. Oto zaniepokojony Sándor Egervári. Mieli takie zagraniczne epizody Węgrzy. Mateusz Kuman z selekcjonerami reprezentacji węgierskiej, ale od momentu, kiedy Egervári sięgnął po ten brąz młodzieżówką do lat 20 graczami w Mistrzostwach Świata, absolutnie postawiono na niej. Zmiany w węgierskim futbolu, ale trudno, żeby tak nie było, skoro no, zarządzający krajem i premier, i prezydent to przecież byli sportowcy. Tymczasem ładne dośrodkowanie Gero. Uporali się, zrobili porządek. Został wybrany dziś prezes banku, a jednocześnie prezes Węgierskiego Związku Piłki Nożnej. Wciągnął do biznesu swoich graczy. Ma Robert Lewandowski okazję. Poczekał. Zamknął to jeszcze z lewej strony Komorowski. Zobaczmy, jak skończą akcję Polacy. Mierzejewski. Piszczek z prawej strony, ładne przyjęcie, Piszczek przed pole karne, będzie gol, nie! Ach, szkoda. Szkoda naprawdę. Robert Lewandowski był w idealnej sytuacji bramkowej i źle trafił piłkę. Rozpoczęło się od bardzo dobrego podania na prawą stronę. Piszczek uderzał po prostu w kierunku bramki i co się stało? Lewandowski nie trafił dobrze piłki, będąc 5 metrów od bramki. Dwójkowa akcja graczy Borussii, ta piłka jeszcze skozłowała. Szukał tego drugiego słupka, ale ja myślę, że gdyby po prostu tylko i wyłącznie starał się skierować piłkę na bramkę, mogłaby być bramka. Był też w takiej fazie opadającej, ta piłka odbita jeszcze skozłowała, tak, on za wcześnie wyskoczył. Tak. I
A kończąc myśl o porządkach w węgierskiej piłce, to postawili na nowego prezesa, ten zaprosił do współpracy wypróbowanych działaczy węgierskiego związku, dali ulgę podatkową dla biznesmenów, którzy zaczęli zakładać boiska, szkółki piłkarskie. Węgierski futbol podnosi się z kryzysu, no a droga warta naśladowania. Locko. Niespełna 19 minut do końca. Locko. No, będzie jeszcze jedna zmiana w polskiej ekipie. Szykuje się do wejścia Ludowik Obraniak. Wiadomo, że zastąpi w tym momencie Adriana Mierzejewskiego. I to będzie tak. Opadł troszeczkę sił w tej chwili Mierzejewski. Jest mniej aktywny, jak widzieliśmy w czasie tych 60 paru minut gry. Będzie taki porównawczy pojedynek dwóch kandydatów do gry w podstawowej 11. A Obraniak wejdzie tak, jak wchodzi w swoim klubie na końcowe minuty. A Mierzejewski może popatrzeć na bardzo dobry, udany występ w dniu dzisiejszym. Piszczek spokojnie. Jodłowiec ładnie do Błaszczykowskiego. Jest okazja do przeprowadzenia szybkiego ataku. Piszczek przeszedł teraz pod pole karne. Do niego zagranie od Błaszczykowskiego. Szkoda, ale wciąż utrzymujemy się przy piłce. Pokręcił Łukasz tak, że mamy rzut rożny. Jedyne, co z tej sytuacji mógł zdobyć, to właśnie rzut rożny i bardzo dobrze się zachował. Schodzi Adrian Mierzejewski. Myślę, że zasługuje absolutnie na pochwały, na brawa. Pokazał, że można na niego liczyć. Prawda? Że można na niego liczyć. I kolejny raz w takim meczu, gdzie trzeba było pokazać Franciszkowi Smudzie: panie trenerze, ja jestem, znajduję się w dobrej formie, chcę grać w tym zespole. I słuszne gratulacje dla niego od ludzi z ławki rezerwowej. Zasłużył na nie naprawdę dzisiaj swoją bardzo efektowną grą. Polacy tym razem chyba krótko rozegrają ten rzut rożny obok Błaszczykowskiego Obraniak, a jednak nie. Jest okazja! Podnoszą tam rękę węgierscy gracze, że tam nieczyste zagranie było Polaków, ale nie wykorzystaliśmy tej sytuacji. Komorowski, Murawski z daleka! No gdyby to weszło, było naprawdę bardzo, bardzo odważnie, bardzo mądrze z wykończeniem akcji, strzałem. Ale poprzednia sytuacja, którą miał, może zobaczymy, no w tej chwili jest uderzenie Murawskiego, bardzo odważnie uderzenie w kierunku bramki. Natomiast tutaj mamy sytuację, po której piłka pada Lewandowskiemu obok nóg i ucieka mu zarazem i nie może tak, wykończyć. Się nie, konkretnie ucieka, od tak, tak. I nie mógł wykończyć tej akcji lepiej, a był bardzo bliski zdobycia drugiej bramki. To Węgrzy stworzyli sobie sami groźną sytuację, bo ta piłka zeszła Wasilewskiemu. Tymczasem Hojnol, trzeba uważać na takie wejścia, jak przed momentem widzieliśmy, podnoszącego się Komana. Ładnie rozegrana ta akcja była zespołu węgierskiego, ale mimo wszystko po prawej stronie zabrakło asekuracji. Hojnol bez problemu doszedł do podania przed bramkę. No mamy kilku graczy, którzy mają zapas sił. Wszedł Lewandowski, wszedł Obraniak, wszedł Jodłowiec, prawda? Jest Piszczek, można zacząć grać to, co graliśmy od początku w tym spotkaniu. Gero, Koman, obok Komorowski, proszę, wejście Eleka, Gero, no i teraz po zamieszaniu, tak, bez ryzyka Wojtkowiak poza linię końcową. Ale coraz częściej dochodzą do takich sytuacji podbramkowych zawodnicy węgierscy. To trochę niepokoi, tutaj prawda? Troszeczkę niepokoi, to więcej koncentracji, zostało jeszcze parę minut do końca meczu, a więc tutaj przydałaby się koncentracja do ostatnich minut. Albo strzelenie drugiej bramki, która dałaby nam spokój, prawda? Mieliśmy sytuacje bramkowe, mieliśmy ku temu naprawdę bardzo dobre sytuacje bramkowe, ale niestety nie wykorzystaliśmy. Zacznie Łukasz Fabiański, chociaż Dworgo jest innego zdania niż liniowy arbiter z Estonii. Węgrzy to wciąż rekordziści, jeśli chodzi o najwyższe zwycięstwo w historii finałów Mistrzostw Świata. Zapisali się w 1982 roku w pamiętnych, udanych dla nas finałach Mistrzostw pod wodzą Antoniego Piechniczka. Wtedy Węgrzy wygrali z Salwadorem aż 10-1.
Rojas. Dobry przechwyt Jodłowca. Obraniak, Murawski. Obraniak. Jaka decyzja arbitra? Nic nie było. Rudzak. Gero. Dżudzak. Nie opanował. Odrzutu z autu Polacy. Oto warty 15 milionów euro. Węgierski gracz Andrzej Machaczkała. Za tyle wykupili go z PSV Eindhoven. To był trzeci transfer, jeśli chodzi o sumę w historii PSV. Robert Lewandowski to chciał tutaj na pamięć rozegrać to troszkę z rybusem. Nie wyszło. Potrzeba koncentracji do końcowych minut. Bogdan czeka z prowadzeniem Kiraja, żeby został samotnym rekordzistą. Sándor Egervári. A wystarczy, że na ostatnią minutę go wprowadzi. Tak, prawda? Zobaczymy, czy się zdecyduje na tą zmianę. Bo przede wszystkim daje pograć młodemu, obiecującemu graczowi, który ma przyszłość. Chociaż Kiraj, który ma 35 lat, mówi, że jeszcze z 5 chciałby pograć. A tymczasem Elek. Trzeba to zablokować, trzeba, ale nie zablokowaliśmy i mamy 1-1. To co mówiliśmy, koncentracja do ostatnich minut. Niestety, indywidualna akcja Eleka. I bramka Pryszkina. Ale trzeba powiedzieć, że bramka była wypracowana, nie było przypadku w tym wszystkim, ale można tutaj mieć pretensje do naszych środkowych obrońców, że nie zatrzymali tej akcji indywidualnej. W tym momencie, tutaj, kiedy po prostu on idzie na prawą stronę, i trzeba było przyblokować tą piłkę. Niestety spóźniliśmy się z tym i Węgrzy wyrównali. Wymanowrowany Wojtkowiak, dośrodkowanie Eleka, nieupilnowany Pryszkin i oto 1-1. Węgrzy sytuacji mieli niewiele, ale za to zdołali z tych niewielu sytuacji tę jedną wykorzystać. Myśmy mieli sytuacji nieporównywalnie więcej. Zdecydowanie więcej sytuacji. Strzeliliśmy tylko jedną bramkę i teraz nam brakuje tego, żeby wygrać ten mecz. No ale jeszcze jest parę minut. Może zespół polski zdobędzie się na jakiś zryw i strzelenie jeszcze drugiej bramki. Wasilewski, Piszczek, Lewandowski faulowany. Obraniak za mocno do Kuby Błaszczykowskiego. Kuba dwoił się, troił, ale do tego podania dojść nie mógł. Nie mógł dojść do tego podania, bo zdecydowanie za silne to uderzenie było Obraniaka. Selekcja powoli się kończy. Dzisiaj taki przegląd kadr, powiedziałbym, zaprezentował nam i sobie Franciszek Smuda. Oczywiście, to dla niego był ten mecz, w którym mógł popatrzeć, czy na tych zawodników, na których postawił, bo de facto to są zawodnicy, którzy już byli w kadrze od wielu, wielu miesięcy u niego. Czy oni spełniają te role, jakie od nich wymaga? 71 graczy sprawdził przez 2 lata Franciszek Smuda. Robert Lewandowski miękko w pole karne i Bogdan. No jak się ma 193 cm i taki zasięg ramion, to trudno, żeby ktoś tutaj był w stanie coś zrobić. Tymczasem musi uważać, muszą wracać Polacy. Wor go w akcji ofensywnej. Delikatnie, bez faulu, Wojtkowiak, przechwyt i teraz trzeba się utrzymać. No ale tak głupio nie można tracić, bo to jest efekt taki, że Gero podwyższyć może, gdyby nie Fabiański na 2-1. I to bardzo są błędy to wynikające są błędy, z braku koncentracji. Koncentracja. No, oczywiście, tutaj Wojtkowiak mógł tą piłkę 3 razy podać do swojego partnera. Dżudzak znowu zakręcił Piszczkiem tym razem, no i na nasze szczęście obok bramki. Ale to jest też taka lekcja dla naszych, bo nie mówię, że dla Franciszka Smuda, ale dla zawodników. Prowadzimy 1-0, mamy sytuację, można powiedzieć, bez liku. Potem robimy jeden błąd, drugi błąd. Spójrzmy jeszcze raz na tą przegrane sytuację. Spotkanie, prawda? Trzech zawodników naszych przygląda się, jak on sobie obraca piłkę, w pole karne wprowadza. Tutaj Wojtkowiak, bardzo złe podanie, brak koncentracji przy tym odegraniu piłki i niebezpieczna sytuacja pod naszą bramą. Murawski faulowany. Jest jeszcze 10 minut na to, żeby to spotkanie wygrać, bo na tę wygraną zasłużyliśmy, ale futbol to nie wygrywa się w futbolu za zasługi, a wygrywa się strzelając większą liczbę bramek.
faulowany Murawski. Zmiana w zespole węgierskim. Strzelec bramki Pryszkin opuszcza boisko. A w jego miejsce z numerem 18 Fecesin. To jest inny z napastników reprezentacji węgierskiej. Gracz Brescia Calcio. Swego czasu ponoć interesowała się nim Wisła. W Serie B w 14 meczach zdobył grający z numerem 18 Fecesin 4 gole. Obraniak potrafi uderzyć, ale będziemy mieli tylko rzut rożny. Ale będzie to na pewno kolejna okazja dla naszego zespołu uderzyć kolejny stały fragment gry. Bardzo dobrze, trzeba go rozegrać. Widzę, że są dwaj zawodnicy polscy tutaj. Jest Błaszczykowski, jest Obraniak, jest Obraniak, ale zostawiał. Ale po to, żeby odciągnąć może zawodników węgierskich w tą stronę. Obraniak w pole karne. I ach, niewiele brakowało. Szkoda. Robert Lewandowski. Szkoda, Robert Lewandowski kolejny raz dobrze ustawiony pod bramką, ale bardzo dobrze rozegrane stałe fragmenty gry. Dobrze no rozegrane, a tutaj nie trafił w bramkę. Brożek trzykrotnie próbował, za trzecim razem się udało. Robert dwukrotnie próbował, zobaczymy, może za trzecim razem się uda. W strzałach 13-10, jeśli chodzi o statystykę, ilość strzałów, liczbę strzałów. A tymczasem Locko, faulowany. I kolejna gotowa zmiana, która za chwilę będzie miała miejsce w polskiej ekipie, bo przygotowany do wejścia jest Janusz Gol. A tymczasem Dżudżak w pole karne szukał tym podaniem Fecesina. To co, pora na Rybusa, żeby chyba wszedł, prawda? Najprawdopodobniej zejdzie jego kolega klubowy, tak, Rybus, ale zobaczymy do momentu, kiedy gol pojawi się na boisku. Walczy Rybus. Przerwał akcję. I sygnalizowana zmiana. Nie, jednak Wojtkowiak, czyli teraz skoro tak, wejdzie gol, no to myślę, że... Jodłowiec zejdzie chyba najprawdopodobniej na pozycję stopera. Wojtkowiak w dwóch błędach, które tutaj w ostatnim okresie czasu pokazał. Może to jest zmęczenie, a może brak koncentracji, ale zdecydowanie w ostatnim okresie czasu grał słabiej. Janusz Gol po raz siódmy w reprezentacji. Mieszat obroną dzisiaj Franciszek Smuda. Tak, ostatnie minuty gry. Tutaj chcę zobaczyć jeszcze, jak ten młody zawodnik Legii Warszawskiej będzie się spisywał. Dżudżak z piszczkiem i będzie rzut rożny dla Węgier. A jednak nadbiegają rośli gracze. Przede wszystkim ci dwaj rośli stoperzy. Tak, to jest niebezpieczeństwo pod naszą bramką. Tutaj zostawiliśmy na krótkie ale krótko dogranie. I Łukasz Fabiański w ostatniej chwili, bo tam już czyhał, żeby dobić tę piłkę Fecesin, a dośrodkowywał Dżudżak. Chyba Błaszczykowski okazja, chociaż skoczyła ta piłka. Błaszczykowski odważnie w swoim stylu. Błaszczykowski. Wciąż Błaszczykowski, Lewandowski, gol! Yes! No to do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka, tak jak powiedziałeś, ale tutaj trzeba słowa uznania dla Kuby Błaszczykowskiego, no właśnie, który do końca. Zobaczymy, kto uderzył tą piłkę ostatni, ale sama akcja Błaszczykowskiego godna podkreślenia. W jego stylu wszedł w pole karne bardzo odważnie, pomiędzy trzech zawodników. Do końca utrzymał się przy piłce, dośrodkowanie. Piłka odbija się od nóg tak zawodnika jest. Węgierskiego. Bramka samobójcza Wącaka. Dokładnie widać z tego ujęcia. Tak, z tego ujęcia widzieliśmy dokładnie. Pod presją Lewandowskiego. Pod presją Lewandowskiego, ale dobrze, że tam Robert Lewandowski był, bo to się przydało. W przeciwnym wypadku nie skierowałby obrońca węgierskiej piłki do własnej bramki. Ruszą Węgrzy, czasu dużo im nie pozostało.
Oto strzelcy bramek, Brożek, a także Pryszkin i teraz gol samobójczy Wącaka, który daje nam prowadzenie w tym meczu. Gero. Dobry Komorowski. Forgo. Pecesin. Koman. Pecesin. I proszę. Znowu się gubimy, ale na szczęście w porę gol to wyjaśnił. Już wychodzimy z kontrą. Do gola zagranie. Szkoda, że nie opanował Janusz Gol, chociaż była to trudna pozycja. Bardzo trudna piłka do opanowania. Worgo. Gero. Elek. Wącak. Juchas. Ruszył Juchas. Koniecznie Węgrzy chcą coś zmienić. Hojnol. Wyjaśnienie przez Komorowskiego. Obraniak. Ruszamy z akcją ofensywną. Obraniak na raty. Obraniak utrzymał się. Ruszył jeszcze raz Lewandowski. Do niego to zagranie. Nie ma spalonego. Lewandowski. Ależ to była bomba. Brawo dla Bogdana. Nie po raz pierwszy w tym meczu. Rozpoczęło się od bardzo dobrego podania Obraniaka, który w porę i w tempo zagrał Lewandowskiemu, a ten po przyjęciu piłki pięknie uderzył. Nawet bez przyjęcia piłki. No na pewno swój egzamin dzisiaj zdał Bogdan, jeśli chodzi o tego następcę Kiraja. Napracował się najbardziej w tym meczu, zdaje się, bramkarz węgierski. Kolejny rzut rożny, zobaczymy jak tym razem wykonają nasi zawodnicy. Jest Bogdan, to nie jest takie proste, jak jest się w polu bramkowym. Ale przeciętna wykonywania rzutów rożnych dzisiaj znaczy była tak, bardzo parę dobra. Jest pozytywnych elementów, jeśli chodzi o stałe fragmenty, prawda? Tego dawno nie widzieliśmy. Dawno nie widzieliśmy, żebyśmy byli tak groźni przy stałych fragmentach gry. No mankamentem jest wciąż ta gra obronna Włodek, ale to też wynika z braku stabilności, jeśli chodzi o linie defensywne. No dzisiaj celowo Franciszek Smuda mieszał tym składem, żeby zrobić sobie taki przegląd kart i też dać graczom taki sygnał, panowie, liczę na was, to jest kadra 23-osobowa, Błaszczykowski, ładna akcja, Błaszczykowski, Dżudzak tam przeszkadza, fauluje. No, moim zdaniem był faul, ewidentnie. Powinien sędzia zauważyć faul, inaczej Kuba rzeczywiście szukał tego faulu, bo już był bardzo zmęczony tym rajdem. Sędziemu pogadywać, ale tutaj proszę, zwróć mu uwagę, z tyłu nabiegany zawodnik polski, powinien być rzut wolny. Oczywiście, że jest wytrącony z rytmu biegowego, ale nie ma co dyskutować, trzeba grać. Franciszek Smuda niezadowolony z tej decyzji sędziego, ale gramy dalej. Gol, Komorowski, dwaj klubowi partnerzy z Legii. Zagranie ręką. Odrzutu wolnego Polacy, 90. minuta. Więc tak, pozytywy. To na pewno zaangażowanie w grę, w gra z pierwszej piłki, momenty zdecydowanej przewagi, stwarzanie sytuacji bramkowych, mankamenty, niewykorzystywanie tych sytuacji, mankamenty w grze obronnej. Ale jak mówię, zdecydowanie więcej pozytywów dzisiaj w grze biało-czerwonych. Myślę, że ten przegląd kadr, jeśli chodzi o występ tak wielu graczy, zmianę tej podstawowej jedenastki, to jest też cenna, niewątpliwa korzyść. Na pewno. W tym meczu oglądaliśmy wiele ciekawych rzeczy, na przykład pozytywy. To tak jak już powiedziałeś o tych, ale jeszcze dorzuciłbym stałe fragmenty gry. Plus dobra gra Mieczejewskiego, który pokazał, panie trenerze, jestem gotowy do gry. Broszka, który też bardzo dobrze pracował przez te 65 minut, jak był na boisku. A więc na pewno dla trenera ten dzisiejszy mecz przyniósł dużo dobrych materiałów. Sprawdzam przedostatni, 23 miejsca w połowie maja mniej więcej Franciszek Smuda będzie musiał ogłosić tę listę. A ci, którym dzisiaj dał szansę, myślę, że lepiej, gorzej, myślę, że w dużej części, w większości lepiej ją wykorzystali. Jeszcze okazja, ale niewykorzystana. Bogdan nie będzie więc poprawy rekordu, jeśli chodzi o liczbę występów w reprezentacji samotnego lidera Kiraja, bo nie daje mu szansy trener Egerwari, ale to już zmartwienie Węgrów, a nie nasze. Tymczasem gol walczący z sukcesem, Murawski, jeszcze szansa na kontrę. Długa piłka na lewą stronę. Jak to zakończymy?
Rybus. Powalczył tam Błaszczykowski. Polacy spokojnie, żeby bez straty gol z Komorowskim. Przerwanie przez Komana. Jeszcze nie kończy Hannes Kasik, Estończyk prowadzący to spotkanie, bo przecież 3 minuty zostały doliczone. Na razie upłynęła tylko jedna. Faulowany Obraniak. Odrzutu wolnego Polacy. Jodłowiec i Wasilewski przemieszczają się w pole karne. I tym razem chyba prawonożny zawodnik będzie dośrodkowywał w pole karne. Komorowski z Piszczkiem asekurują i z Murawskim tyły i z golem. Błaszczykowski. Wybicie przez Węgrów. Juchas. Wracają Polacy. Dobry przechwyt Murawskiego. Wciąż szansa na kontrę. Murawski pokazuje Lewandowski. Jestem. Murawski czeka. Obraniak. Do niego zagranie troszkę za mocne. Obraniak. Ładne wycofanie. Lewandowski zgasił. Z woleja. Zablokowany. Blokował Juchas. I wybijają Węgrzy. Bardzo ładna akcja naszego zespołu. Rozegrana na 3 tempa. Szkoda, że Lewandowski nie miał dosyć czasu na to, żeby tą piłkę dobrze skontrolować, bo był w ruchu do piłki. I niestety węgierski obrońca był za blisko, żeby wykończyć tą akcję dobrze. Powiem tak, że to był udany przegląd kadr i takie udane pożegnanie biało-czerwonych, jeśli chodzi o ten rok. Dlatego, że ten skład krajowy to już będzie zupełnie co innego niż ci, na których stawia, chociaż może część tych graczy z krajowego podwórka może się w tym meczu w Turcji znaleźć. Po tym, jak mieliśmy no, taki trochę niesmak, jak Włosi sprowadzili nas na ziemię, dzisiaj biało-czerwoni poprawili te nastroje wśród kibiców. Ale żeby kibice wrócili na te stadiony, bo przecież czeka nas inauguracja Stadionu Narodowego w Warszawie, to myślę, że oprócz gry dobrej, na którą liczymy w wykonaniu biało-czerwonych, konieczny jest również powrót orła na koszulkę. Polacy dziś wygrywają z Węgrami 2-1. Myślę, było będzie w pełni zasłużenie. Jak najbardziej zasłużenie. Nie był to jakiś wielki mecz, ale na pewno poprawny mecz zespołu polskiego z kilkoma zawodnikami, którzy powiedzieli dzisiaj do Franciszka Smudy: panie trenerze, my jesteśmy gotowi w tym zespole.